Fazę finałowych zmagań rozgrywanych w Tarnowie Radomianie rozpoczęli od zwycięstwa 19-17 z MKS-em Samborem Tczew. Natomiast potem musieli uznać wyższość Gwardiopole. Rywale wygrali 22-18, choć do przerwy to lider prowadził 8-7. W ostatnim meczu w grupie Radomska ekipa pokonała 24-20 do 20 SPR, Purine, Konty Wrocławskie i awansowała z drugiego miejsca do najlepszej czwórki. W półfinale po niezwykle ciekawym i emocjonującym meczu lider pokonał SKF Orlen Wisła 1 Płock. Do przerwy było 11-7 dla Radomian, którzy ostatecznie zwyciężyli różnicą jednego trafienia i awansowali do finału. W nim spotkali się Sport Serwis Wybrzeżem Gdańsk. Mecz był niezwykle zacięty i do 34 minuty wynik właściwie cały czas oscylował w granicach remisu. Potem cztery bramki przewagi wypracowali gdańszczanie. Było 18 do 22. Lider zmniejszył co prawda stratę do jednego trafienia, ale w pełni przewagi rywali nie udało się zniwelować i ostatecznie Wybrzeże wygrało 25 do 24 zdobywając złoty medal. Tytuł wicemistrzowski to jednak ogromny sukces radomskiego klubu.